pana słowami dotyczącymi ulicy. Tak jest, ta sama sytuacja jest na ulicy Kolanowskiej od numeru tej chwili, nie pamiętam którego, ale bez przerwy jest remontowana, także szkoda pieniędzy na remontowanie ulicy, która jest w opłakanym stanie i też proszę o pamięć i wyłożenie tej inwestycji do budżetu 24. Druga sprawa natomiast dotyczy prośby mieszkańców o to, aby zostało ponownie włączone całej grochni oświetlenie uliczne i składam wniosek o przegłosowanie też to proszę właśnie o włączenie ponowne. Zwłaszcza, że to będzie okres zimowy, jesienno-zimowy, dosyć dużo sytuacji się tego typu zdarza, że mieszkańcy no to jest jasne nasza burmistrza, to jednak ten czas jest wszystkim Państwa strony, jeśli ktoś jest... Jeżeli można, to chciałbym jako oficjalny wniosek, przegłosowanie tego wniosku. Lepiej przegłosować, tak? Czyli niektórzy mają wątpliwości, czy Pani Radna ma rację. Ja proszę Państwa, głosujemy w takim razie.